Hej, hej, witaj, cześć, dzień dobry. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie i rozpoczynamy kolejny etap. Będzie trening uważności, będzie medytacja, będzie właśnie ten trening uważności poprzez skanowanie ciała. Również będzie chwila wdzięczności. Spojrzymy na poprzedni dzień, co było wspaniałego, za co jesteś osobą wdzięczną, za to, że tak wspaniale udało się zrealizować jakieś sukcesy dnia wczorajszego. No i oczywiście spojrzymy na dzień dzisiejszy i te plany, które masz do wykonania, i postaramy się zrobić tak, aby wzbudzić w sobie siłę, chęć i energię do tego, aby te działanie było lepsze. Więc jak już tu jesteś, to znaczy, że chcesz mieć dobry dzień. I takiego dnia ci życzę. Miłego, wspaniałego, dobrego, cudownego dnia. I kto to może zrobić? Ty. Poprzez te działania w pierwszej godzinie dnia. O czym świadczy tak wiele cytatów, które do tej pory już przeczytałem, i ten, który usłyszysz właśnie teraz. Początek dnia to moment, w którym otwieramy drzwi do nieznanych możliwości. Przejdź przez nie z wiarą i pewnością, że Twój los jest w Twoich rękach. Moim zdaniem piękny cytat, bardzo motywujący, idealny do tego, aby rozpocząć dzień. Początek dnia to moment, w którym otwieramy drzwi do nieznanych możliwości. Przejdź przez nie z wiarą i pewnością, że Twój los jest w Twoich rękach. Przejdź przez te drzwi, rozpocznij wspaniały dzień i staraj się, aby ta podróż kontynuowana była przez Ciebie. Więc jak już mamy ten wspaniały cytat, zróbmy teraz medytację. Usiądź sobie wygodnie i poprzez trening uważności przejdziemy później do kolejnych etapów naszego spotkania. Zwróć uwagę na swój oddech. Zobacz, jak powietrze wypełnia Twoje płuca i po chwili je opuszcza. Obserwuj przez chwilę swój oddech. Jeśli będą pojawiać się jakieś myśli, po prostu zwróć na nie uwagę i powróć do obserwacji oddechu. Teraz świadomie weź przyjemny, głęboki wdech nosem. Zatrzymaj na chwilę powietrze, obserwując, jak powietrze wypełniło Twoje płuca. I zrób długi, spokojny wydech, obserwując, jak powietrze opuszcza Twoje płuca. Na końcu opróżnij resztki powietrza z płuc. I wdech. Zatrzymaj na chwilę powietrza. I zrób długi, spokojny, łagodny wydech. Obserwuj, jak powietrze opuszcza Twoje płuca. I na końcu opróżnij resztki powietrza z płuc. I wdech. Zatrzymaj powietrze. Zaobserwuj, jak powietrze wypełniło Twoje płuca. I po chwili zrób długi, spokojny, łagodny wydech. Teraz pozwól, aby już Twój organizm oddychał za Ciebie. Obserwuj swój oddech. Jeśli pojawiają się jakieś myśli, zwróć na nie uwagę i powróć do obserwacji oddechu. Teraz przenieś swoją uwagę na sam czubek głowy i zwróć uwagę na to, co czujesz w tym miejscu. Teraz przenieś swoją uwagę na swoje czoło i wnętrze głowy. I również przez chwilę obserwuj to, co czujesz w tym miejscu swojego ciała. Teraz skieruj swoją uwagę na swoje gardło i obserwuj również przez chwilę to, co czujesz w tym miejscu.
Teraz swoją uwagę skieruj na swoje serce i okolice wokół serca. Obserwuj również przez chwilę to, co czujesz w swoim sercu. Teraz swoją uwagę skieruj na klatkę piersiową w okolicach splotu słonecznego i również przez chwilę obserwuj. Teraz przenieś swoją uwagę na żołądek, jelita i również przez chwilę obserwuj, co czujesz w tym miejscu swojego ciała. Teraz skieruj swoją uwagę na obszar intymny, na okolice intymne. I również przez chwilę obserwuj to, co czujesz w tym miejscu. Teraz swoją uwagę skieruj na swoje pośladki, uda, kolana, łydki, stopy. Zwróć uwagę na to, co czujesz w swoich nogach. Przenieś teraz swoją uwagę na swoją prawą rękę, prawą dłoń i zaobserwuj to, co czujesz w swojej prawej ręce. Teraz przenieś swoją uwagę na swoją lewą rękę, lewą dłoń i również zaobserwuj to, co czujesz w swojej lewej ręce, lewej dłoni. Teraz swoją uwagę skieruj na swój kark, ramiona, górną część pleców, środkową część pleców i dolną część pleców. Obserwuj przez chwilę to, co czujesz w tych miejscach swojego ciała. Teraz skieruj swoją uwagę na swoją szczękę po lewej i prawej stronie. Zaobserwuj, co czujesz w tym miejscu. Teraz w te miejsca, w których mógł pojawić się jakiś dyskomfort, ból, ucisk, kołatanie, drżenie. Wraz ze swoim oddechem prześlij intencje rozluźnienia, odprężenia, odpuszczenia. Prześlij tam intencje przebaczenia. Wyślij w to miejsce miłość, radość, pokój. Prześlij tam zdrowie. Weź głęboki wdech nosem i skieruj w te miejsca intencje odpuszczenia, przebaczenia, rozluźnienia, odprężenia. Prześlij w to miejsce miłość, radość, pokój, zdrowie. Ponownie weź głęboki wdech nosem i wyślij w to miejsce miłość, radość, pokój, zdrowie. Prześlij w to miejsce intencję odprężenia, rozluźnienia, odpuszczenia. Prześlij w to miejsce przebaczenie. Ponownie weź głęboki wdech nosem i prześlij w to miejsce miłość, radość, pokój, zdrowie. Prześlij w to miejsce intencje odpuszczenia, przebaczenia, rozluźnienie, odprężenie.
przebaczenie, prześlij tam zdrowie. Pobądź jeszcze przez chwilę z sobą, obserwuj się, obserwuj swój organizm. Teraz skieruj swoją uwagę na swoje afirmacje. Zwróć uwagę na nie. Zwróć uwagę na to, co może masz napisane na kartce lub w telefonie, ale pozwól, aby twój umysł podświadomy to odtworzył. Ty tylko w tej chwili o nich pomyśl przez chwilę. Teraz swoją uwagę skieruj na obrazy, które mogą się pojawiać w twoim umyśle w wyniku słów, które teraz usłyszysz. Zdrowie, spokój, harmonia, szczęście, radość, miłość, obfitość we wszystkich obszarach życia, pełnia zdrowia. Zdrowie, spokój, harmonia, szczęście. Początek dnia to moment, w którym otwieram drzwi. Drzwi do nieznanych możliwości. Przechodzę przez nie z wiarą i pewnością, że mój los jest w moich rękach. Pobądź jeszcze przez chwilę z sobą. Zaobserwuj, co czujesz. Zaobserwuj myśli, które się pojawiają. Zwróć na nie uwagę. A teraz skieruj swoją uwagę na dzień wczorajszy, osiągnięcia, to, co zostało osiągnięte przez ciebie właśnie w dniu wczorajszym. I powiedz sobie: świetna robota. Doskonale to zostało wykonane. Czuję wdzięczność za realizację tych wszystkich zadań. Teraz zwróć uwagę na dzień dzisiejszy. Jakie masz plany, jakie masz cele? Co masz do zrealizowania w dniu dzisiejszym? I powiedz sobie: mogę się tego podjąć. Mogę to zrealizować. Mam dużo siły, chęci, energii. I mam wszelkie umiejętności, które są mi potrzebne, aby to realizować. Korzystam z mojej wewnętrznej mocy. Teraz zwróć uwagę na to, co masz, gdzie jesteś i poczuj radość z tego, co masz, gdzie jesteś, w jakich jesteś relacjach. Poczuj również wdzięczność za to wszystko. Poczuj radość i wdzięczność za powietrze, którym oddychasz. Poczuj radość i wdzięczność za serce, które dla ciebie bije. Poczuj radość i wdzięczność za wodę, którą masz. Poczuj radość i wdzięczność za relacje, w których jesteś. Nawet te trudne, które cię mają czegoś nauczyć. Poczuj radość i wdzięczność za dar swojego życia, za swoje życie. Poczuj radość, wdzięczność i teraz wymień swoją radość i swoją wdzięczność. Pobądź chwilę z sobą. Poobserwuj się przez chwilę. Zwróć uwagę na swoje życie. Jeśli twoje oczy były zamknięte, zacznij je powoli otwierać. A ja życzę ci wspaniałego, miłego dnia. Napisz to w komentarzu. Miłego dnia. Jeszcze z tego miejsca zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą warsztaty.terapiairelax.com. Jest to adres strony internetowej, na której znajdziesz dużo więcej informacji. Zapraszam również do odwiedzenia strony internetowej programy.terapiairelax.com. Na niej programy terapeutyczne, które pomogą ci wyjść z depresji, pracować nad związkiem, aby był jeszcze lepszy. Program, który pomoże ci odzyskać równowagę, jeżeli związek się rozpadł, a ty z tego powodu cierpisz.
Odzyskasz silne, zdrowe i stabilne poczucie własnej wartości. O tym samym tytule książka dostępna na Amazon. Plus potężna motywacja. Również książka dostępna na Amazon i nagranie z hipnozą zarówno do jednego, drugiego, trzeciego programu dostępne na stronie właśnie programy.terapiarelax.com. Odwiedź również stronę naszej fundacji Health Without Limits. Adres strony fundacja.terapiarelax.com. Zachęcam do odwiedzenia, do zapoznania się z tym, w jaki sposób można z nami działać, aby nieść tą pomoc, radość i wzbudzać ją w jeszcze większej, większej ilości ludzi bez granic. Warsztaty dostępne na tej stronie, gdzie powiedziałem już, o której powiedziałem już wcześniej, więc zachęcam Cię do tego, aby spojrzeć i skorzystać. Warsztaty online, stacjonarne, wyjazdowo. Teraz dziękuję Ci już za ten czas. Mam nadzieję, że było fajnie. Jeżeli tak, daj łapkę w górę, lajka i udostępnij, aby inne osoby też mogły korzystać. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć. Z Bogiem. Pa, pa.